Cześć, tu Marcinek, GTA 5 Online. Witam was na moim kanale, który jest poświęcony GTA Online. I witam was zarazem na kolejnym odcineczku. Dzisiaj będziemy kontynuować zawrotną zemstę, czyli wsiadamy sobie na arenie do danego pojazdu i po prostu niszczymy, walczymy, zdobywamy. Na tym polega ta rywalizacja. Jak dotąd nie udało mi się jej do końca ogarnąć. Widzieliście w poprzednim odcinku. To był mój pierwszy taki debiutujący start. No, ogarnąłem, mogliśmy już strzelać, tak, ale z tego co pamiętacie, z tego co widzieliście, to przegrała moja drużyna. No, zobaczymy jak będzie dzisiaj. Jak widzicie, jest dzisiaj kolejny obrazek na kolejnych regułach. Tutaj mamy 2x RP, 2 razy dolar, tak? Wcześniej tego nie zauważyłem, jeśli to było, no to nie poprawcie. Czyli teraz w najlepszym tego słowa przypadku, tak? Jeżeli wygramy, no to wtedy wiadomo, mamy 2 razy więcej doświadczenia i 2 razy więcej kasy. Myślę, że w przypadku przegranej jest podobnie. Dobrze, ostatnio wzięliśmy sobie w poprzednim odcinku pisterka. Dzisiaj wezmę sobie może proto. Aha, myślałem, że tutaj jest, widzicie, że wybieramy auta, które mamy na stanie, które kupiliśmy, które mamy w swoich garażach. Niestety, albo stety, tak, na plus. Można sobie wybrać coś, czego nie mamy, na przykład tutaj jest X80 Proto. Ja sobie wybiorę. Zdradzę wam, że zbieram właśnie na ten wózek, żebym miał już go tak prywatnie dla siebie. Zmyliło mnie to wybieranie pojazdów, ponieważ wyskoczyła na początku 811 i myślałem, że to jest asortyment mojego garażu. No, jednak dzisiaj jest zaskoczenie, tak, pozytywne, ponieważ możemy się pośmigać sobie właśnie proto z 80. Jest to jeden z najdroższych aut, jeśli chodzi o GTA Online. Myślę, że nawet najdroższy, poza tymi nowymi takimi pancernymi, tymi specjalnymi, które można sobie zakupić na stronie pancerniaków i są one powiązane właśnie z firmą, bardzo z firmą, takie jakieś tarany, tak, ciężarówki, które mają doczepiony taran, nawet samochody strzelające, nawet pojawił się, wyobraźcie sobie, tak jak wam już widzieliście chyba już te pojazdy, ale dla tych, którzy po prostu nie pamiętają albo nie widzieli, jest nawet kład jakiś taki mały strzelający, także samochód mogący wzbić się troszeczkę, wyskoczyć w powietrze i uruchomić spadochron. Jest to naprawdę ciekawe, ale pomimo to na razie nie zbieram na żaden z takich ekstremalnych pojazdów. Dobrze, skupmy się na grze, troszeczkę pogadałem. No i tutaj jest podobnie, tylko że inna plansza. Bardziej taka, inny teren, tak? Tam mieliśmy propos terenu, teren właśnie zamknięty, to chciałem powiedzieć. A tutaj mamy, można powiedzieć, taką dzielnicę, tak? Dzielnicę. Takiego miasta właśnie, tego Los Santos. Prawdziwą ulicę miasta, tam mieliśmy taką troszeczkę zmyśloną, taką narysowaną, taką stworzoną. Troszeczkę tak pomysł, no tak fantastyka taka, nie? Jeśli chodzi o mapę. Coś nieprawdziwego. Bardzo podobają mi się tutaj, dobrze, wcześniej, kiedyś na początku, jak zaczynałem przygodę, to są takie trasy na pewno. Ja spróbuję je odszukać. Idziemy sobie, tak, mamy realną mapkę, daną dzielnicę GTA, miasta Los Santos. No i nagle są jakieś przeszkody, typu wpadamy w rurę, tak, takie
że coś takiego fantastycznego, stworzonego jest połączone z prawdziwą dzielnicą i to jest taka mieszanka fajna, bardzo fajna, jeżeli jeszcze jest fajna pogoda i no wpadamy gdzieś tam z tej dzielnicy, tak, gdzieś tam, nie wiem, będąc, lecąc na pustyni Genora, tak, tereny Trevola Owidzie, zamieniłem się teraz w czołg, możemy wpaść sobie w rurę i to jest fajne, jakieś takie kręciołki. Ponoć można sobie... Jezu, jak ty się tym steruje? Czemu ja strzelam do góry? Masakra. Muszę tutaj zabić jakiegoś gościa. Jakiegoś fiolecika na pewno. Przydałoby się urwać mu głowę. No i to mi się podoba, moi drodzy. Że tutaj jest automatyczne przekierowanie, tylko że tam w poprzedniej naszej planszy mieliśmy dany pojazd, a tutaj jak sam obrazek wskazywał przy ładowaniu, przy dobieraniu graczy są właśnie czołgi. Jeżeli to jest automatycznie, to spoko, nie trzeba nic kombinować. Tylko teraz powiedzcie mi, co my tutaj mam robić? Rakiety, aha. Ktoś włączył rakiety. Myślę, już się domyślam, jestem prawie pewien, że tutaj chodzi o to, że zbieramy takie punkty, tak? Jakiś ekwipunek taki porozrzucany na drodze i jeżeli to weźmiemy, to wydaje mi się, że do całej drużyny jest uruchomiona broń i możemy wszystkie pojazdy naszej drużyny mogą sobie strzelać. Tak jak mówiłem, tutaj ta dzielnica jest bardzo piękna. To jest ten las, nie pamiętam jak on się nazywa. Za kanionem. Brakuje mi właśnie takiego elementu, żeby na przykład wpaść jakąś rurę, nie wiem, czołg nas niszczy w powietrzu, że my wlatujemy i wlecieliśmy już takim brakiem samochodu. Tam ktoś jeszcze w międzyczasie nas w powietrzu potrącił też drugim takim silnym, fajnym autem lądowym. Na przykład Proto chociażby. No i goni, widzicie, tutaj jestem trochę wzięty. Czy była szansa, żebym się obronił? Przede mną był czołg. Runda przegrana, no zobaczymy. Wezmę sobie chipsa na doładowanie. Ale powiem wam szczerze, to jest moja taka uwaga, takie spostrzeżenie, że widzę, że dużo graczy, wielu graczom sprawia to frajdę. To jest dla nich wielka frajda, takie nowe tras, taka nowa zabawa, taki tryb rozgrywki dla GTA Online. To oczywiście było już praktycznie chyba od zawsze, no nie wiem, nie powiem wam, bo nie, aż tak długo nie gram w multi. Ale naprawdę, no to jest taka odskocznia, tak, że od takiego realnego Los Santos. Wiadomo, całość to jest tylko gra, ale no tam już mamy takie bardziej realne życie, tak, a tutaj wpadamy. Jesteśmy jakimiś zabawkami, nie ma ludzi, nie ma nic, jakieś tory, jakieś żetony, tak, w postaci ekwipunku leżącego na drodze. Tak ja to widzę. No i dobrze, wziąłem sobie teraz tą klapsydrę, automatycznie tutaj naciera, widzicie, na mnie jakiś gracz. Szybko zawrócę, bo on chyba ma broń. Chcę teraz podjechać właśnie do tego, jak widzicie na mapie, do mojego jakiegoś kolegi, zobaczyć. On robi ślad.